chyba nie mogliście się tutaj spodziewać, szczególnie przyjeżdżając w siedmiu, zdobycia punktów. Ten wynik 12-4, no nie powiem, zadowala was, ale to był gdzieś taki wynik, którego mogliście się tu spodziewać? No myśleliśmy, że tak będzie, wiedząc w jakim składzie przyjeżdżamy. Te problemy są cały czas, ale nie będziemy zwalać na to, że no po prostu gramy taką siódemką, ósemką co kolejkę, walczymy. No wiedzieliśmy, że tak się skończy. No, może tam gdzieś było, że może będzie więcej. Liczyliśmy, że może zdychy nie wyjdą. No, skończyło się tak, jak się musiało skończyć, więc no gramy dalej. No. Cały czas jesteście w grze o utrzymanie, dwie kolejki do końca. To jest wasz główny cel teraz na tą końcówkę rozgrywek? Tak, no, mamy cały czas w zasięgu 3 punktów Toruń. Liczymy na to, że nie będą zdobywać punktów. Może ten ostatni mecz zdecyduje o tym, kto z nas się utrzyma na 100%, bo wiadomo, że może być reorganizacja jednej i drugiej ligi. Nie wiemy, jak to będzie wyglądać. Też nie wiemy, co będzie u nas, jak będzie w przyszłym roku, bo to wiadomo, że wszystko zależy od pieniędzy. No walczymy. Mamy teraz Oborniki. Myślę, że to jest też drużyna, mimo że wyżej w tabeli, więcej punktów i tak dalej, ale jest to w zasięgu. Gramy w niedzielę, więc też jest łatwiej ode mnie z ludźmi, którzy grają na dużym boisku, więc mam nadzieję, że ten skład będzie troszkę silniejszy na nich, powalczymy z nimi. No i później za 2 tygodnie mamy derbowy mecz z Toruniem. Mam nadzieję, że cały czas w zasięgu i on ten mecz zdecyduje. Macie jednak swoje powody też do radości. Krzysztof Wasiak, lider klasyfikacji strzelców, dziś dołożył kolejne 2 bramki. No chyba jest się z czego cieszyć, no szczególnie, że z tych wyników to nie za bardzo jest jeszcze. No na pewno jest to tam taka mała może wisienka na tym torcie całego tego poznania tej pierwszej ligi, bo to jest nasz pierwszy sezon w takim bardziej profesjonalnym graniu na hali. No fajnie by było, jakby się mu udało, no zobaczymy. No już ma więcej bramek niż zeszłoroczny zwycięzca klasyfikacji. Ma ten jakiś tam zapas pewien, zależy jak się mecze inne poukładają. Tu Wojtek przestał strzelać w drugiej rundzie, bo jeszcze w pierwszej miał przewagę nad Krzysztofem. No zobaczymy. No, było widać, że tu w pewnych sytuacjach chłopacy starali się jego bardziej wypromować. Wiadomo, przy takim wyniku to mogliśmy sobie na to pozwolić. Dlatego też no może tam by się 12-6 skończyło, jakby chłopacy kończyli, a nie czekali na Krzysia. No zobaczymy. Życzymy mu, żeby zdobył tego Króla Strzelców. Mateusz, wygrana 12-4. Dostałeś od Wojciecha Pawickiego 40 minut szansy gry. Jesteś zadowolony ze swojego występu? Czy nie do końca jestem zadowolony ze swojego występu. Myślę, że koledzy mi pomogli dzisiaj, strzelając te 12 bramek. Trzeba praca, cały czas praca, nie? Żeby być w formie cały czas i żeby nie zdarzały się takie błędy jak dzisiaj. Liczysz, no ponieważ ten awans jest już od poprzedniej kolejki zapewniony, liczysz, że dostaniesz też szansę w kolejnych meczach? Chciałbym, nie? Zobaczymy, co trener powie na treningu, jaka będzie moja dyspozycja na treningach. Oby. Dzisiaj 12-4 z outsiderem ligi. Taki wynik gdzieś tam w szatni będzie cieszył, czy jednak jest trochę niedosyt, szczególnie z powodu tych 4 straconych bramek? Nie, no pewnie każde zwycięstwo cieszy. Mam nadzieję, że chłopaki tam już się cieszą w szatni. No i trzeba wygrywać do końca, żeby zdobyć komplet punktów do końca całego sezonu. Wojtek, dzisiaj niejako twój debiut w roli trenera niegrającego. Jak się czułeś w tej roli? No właśnie trochę inaczej i tak troszkę dziwnie, szczerze mówiąc. Właściwie miałem taki pierwszy raz w sumie meczu z Chojnicami z sparingu, gdzie tam szybko wypadłem z kontuzją i gdzie tam trzeba było prowadzić to już tak typowo z ławki. I to rzeczywiście trochę nowe doświadczenie dla mnie, bo w tym sezonie tak nie było nigdy. Dziwne, inne. Zobaczymy, co będzie dalej. Z boku podobno widać więcej. Zadowolony jesteś z tego wyniku 12-4? No oczywiście, że jestem zadowolony ze zwycięstwa, z wyniku bramkowego do przodu, tak, do tyłu nie, ale oczywiście w takim piknikowym meczu troszeczkę ciężko koncentrację przez całe spotkanie i gdzieś tam każdy myśli o tym, żeby tych bramek strzelać. Każdy chce zdobyć swoją bramkę, prawda, i gdzieś tam zapominamy o tym, że gdzieś tam łatwo się nadzieć na kontrę i to się dzisiaj działo. No cóż, no, taki mecz, myślę, że już takich nie będzie i może z tego się cieszmy. No właśnie, to co jeszcze się rzucało w oczy, to
Kiedy byśmy dwa sezony temu powiedzieli, z czym kojarzy się AZS, to z grą z kontry. Dzisiaj te kontry wybitnie nie wychodziły, 2-1, 2-0, a piłka do siatki z takich akcji wpaść nie chciała. No właśnie, patrząc z boku, takie rzeczy się więcej widzi. Wbijałem chłopakom do głowy, żeby oddawali strzały, żeby szybko kończyli te akcje, a nie kombinowali. No ale to, mówię, to jest takie są to mecze, tak? Każdy chce coś tam zrobić i przy bramce może zmienia zdanie, bo to jak już jest wynik do przodu, to można łatwo właśnie zapomnieć, że to strzelamy do bramki, a nie koleżeńsko gramy. No cóż, no myślę, że trzeba się cieszyć, że gramy bez porażki dalej. Do tej pory bez porażki, jeden remis, za tydzień przyjeżdża właśnie AZS Warszawa. Gdzieś ciąży to delikatnie w głowie, żeby zrewanżować się warszawianom właśnie za te jedyne jak na razie w tym sezonie stracone punkty? No powiem szczerze, że chyba jeszcze o tym chłopaki nie myślą i zawsze się skupiamy na każdym kolejnym meczu i teraz też tak było, że jeszcze o Warszawie nie myśleliśmy. Tak naprawdę jakby traktujemy to jak każdy kolejny mecz. Teraz mamy ten luz psychiczny, że jest awans, dlatego tym bardziej chłopaki będą grali na większym luzie, większym spokoju. Aczkolwiek są dużo urazów, dużo takich rzeczy, że nie gramy już takim wyjściowym składem, więc mówię, chłopaki mają szansę teraz, ci co mniej grali, nawet w takim meczu o stawkę, który będzie naprawdę dużą stawkę, bo jednak mecze zakończyć bez porażki, ale nie zapominajmy, że mamy mecz w Obornikach, który też będzie...